poprzednim odcinku. Ya hablaremos de eso. Później o tym porozmawiamy. Teraz chcę pojechać do tej twojej wróżbitki, więc chodźmy. Naprawdę to zrobiłeś? Podobało jej się? Nie wiem. Chyba przeżyła mały szok. Opowiadaj, jak było. Zakochałem się. Pedro Garcia. Macarena San Martin. O co chodzi? José Antonio prosi, żeby przyjechała pani natychmiast do szpitala. Ja? Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Narko. Wynoś się z mojego domu. To nigdy nie był pani dom. Jest to pani tylko gościem. Przepraszam, ale muszę coś dokończyć. Może pani odejść. Gorzko pożałujesz, że mnie zdradziłeś. Mnie pani nazywa zdrajcą? Jesteś cyniczny. Okłamałeś mnie. A ja tak bardzo ci zaufałem. Uwierzyłam, że zostanę spadkobierczynią. Jak mogłeś mi to zrobić? Jesteś skończonym łajdakiem. Gdzie twoja moralność? Mnie pani o to pyta? Oszukałeś mnie. Udawałeś wiernego i lojalnego pracownika. Pani zarzuty mnie zadziwiają. To reakcja słabej, nieporadnej kobiety. Pani de la Torre nie potrafi stawić czoło trudnej sytuacji? Co się z panią dzieje? Czyżby czuła się pani pokonana? Taką właśnie chciałbyś mnie widzieć, ale nie dam ci tej satysfakcji. Jeszcze mnie nie znasz. Zniszczę cię. Ciebie i te przybłędy. Proszę wsiadać. Powinnam zadzwonić do domu. Nie ma na to czasu. No już. Proszę wsiadać. Szybko, do szpitala. Jestem gotowa. Idziemy? Już kończę. Nie pocałujesz mnie? Stęskniłem się za tobą. Z ciocią wszystko w porządku? Perfecto. Oczywiście. Doskonale się rozumiemy.
llegó? Już jest. Kto? Carlos? No. Nie, Macarena. To si llegó Macarena. Todavía. Jeszcze nie wróciła. Le habrá pasado. Mam nadzieję, że nic się jej nie stało. Su clase en el gimnasio. Powinna już być w domu. Nie denerwuj się, zaraz wróci. A jeśli uciekła z domu? Ona mnie nienawidzi. Nie zrobiłaby nam tego. Na pewno coś ją zatrzymało. ¿Van a pagar con tarjeta? ¿Płacą państwo kartą? No. Nie. Tak. Milagros deja. Ja zapłacę. No, mi amor. Nie, kochanie. Mira, to moje zakupy. Yo escogí casi todas las cosas. Déjame pagar a mí. Milagros. Son cosas to rzeczy do naszego mieszkania. ¿Cuánto es? Ile płacę? Dlaczego jest w szpitalu? Kiedy wychodził, z siłowni czuł się dobrze. Zaraz będziemy na miejscu. Sam ci powie, o co chodzi. Ja tylko wypełniam polecenie. Nie chciał zawiadomić Melisy? Nie, mówił tylko o Macarenie. To dziwne, że pomyślał o mnie. A nie o Pablu czy o narzeczonej. Moja przyjaciółka Lucrecia de la Torre. Miło panią widzieć. Siadajcie. Przepraszam na sekundę. Wybacz, że tak bez uprzedzenia. Rozumiem, że to coś pilnego. Co tak wąchasz? Co to za mikstura? Jakieś niedobre wibracje? Nie twoje, więc moje. Nie chodzi o wibracje, tylko o cierpienie. Jest bardzo silny. Nie chcę, żeby przeszło na mnie. Boi się pani, że ją zarażę? Obawiam się, że nie będę mogła dostrzec, kto wzywa panią zza światu. Ktoś dobija się do pani, ale nie widzę kto. Wyjdę, żebyście mogły spokojnie porozmawiać. Zaczekam w samochodzie. Tak. Teraz widzę. Młody chłopak. Przystojny. To pani syn? Marcos? Do którego szpitala jedziemy? Loaiza. Nigdy tu nie byłaś? Podjechać pod główne wejście czy izbę przyjęć? Zmieniłem zdanie. Jedź w kierunku obwodnicy. A José Antonio? Potem się z nim zobaczysz. Szybciej, przestań się gapić. Bardzo pana przepraszam, ale chcę wysiąść. Proszę się zatrzymać. Spokojnie, maleńka. Szybciej. Skręć w prawo. Czego pan chce? Nie mam forsy, auto jest pożyczone. Zamknij się, nie o ciebie chodzi. Gaz do dechy, powiedziałem. Właśnie tak. Marcos. Częściowo jest na ziemi. To dziwne. Ma brata bliźniaka? Tak. Są identyczni. Nie. Są jak ogień i woda. Litery. Papier. Listy. Pisał do pani listy. Skąd pani wie? Widziałam je.